Witam serdecznie wszystkich fanklubowiczów oraz sympatyków naszego fanklubu. Dzisiaj udajemy się do prezydenta Kołowskiego, zastępcy prezydenta Krzysztofa Żuka w celu omówienia kwestii naszego projektu Park Roku Lubelskiego, kwestiach technicznych, ale także i formalnych, uzgodnieniu zamierzeń oraz jak ma cała koncepcja powstać. Mam nadzieję, że to będą bardzo owocne spotkania z parku, który w Lublinie, ale także w ogóle w Europie jest niezbędny, którym będziemy łączyć muzykę zarówno zachodnią, polską, lubelską, a przede wszystkim promocji też Beatlesów, ponieważ Beatlesi propagowali inne zespoły, jak chociażby Jimiego Hendrixa. Dlatego ideą właśnie jest tu jednoczenie różnych grup oraz sfer muzycznych. Dlatego nasz projekt Lubelskiego Rocka jest właśnie taką ideą, którą propagowali Beatlesi w współpracy z innymi zespołami. Przyjęliśmy parytet ilości sprzedanych płyt. Mamy koncepcję parku jako właśnie muzycznego botanika. Mam nadzieję, że temat zainteresuje nasze miasto, ratusz oraz urzędników. Dlatego idziemy teraz w kierunku ratusza porozmawiać z prezydentem w tej sprawie. Już po spotkaniu z panem prezydentem Kołowskim. Sprawa jest w fazie jeszcze rozwojowej. Jest duże zainteresowanie miasta ratusza, żeby taki skwer muzyczny powstał. Jesteśmy teraz skierowani do odpowiednich tutaj urzędów związanych z partycypacją obywatelską i społeczną. Mamy nadzieję, że skwer dojdzie do skutku. Jest przychylność, dlatego cieszmy się, że nasz właśnie tutaj lubelski, nasz projekt właśnie naszego lubelskiego fanklubu jest Beatlesów, jest tutaj z dużym zainteresowaniem. Będziemy sprawę tutaj drążyć i będziemy to oczywiście robić to w ramach tutaj wzajemnej też współpracy i z ideą, jaką właśnie Beatlesi nam przyświecali, żebyśmy właśnie łączyli różne grupy, różne właśnie sfery muzyczne. Pozdrawiamy serdecznie oraz będziemy na bieżąco informować was wszystkich, fanklubowiczów oraz sympatyków o dalszych planach. Thank you.